Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z serii Chwalę się, oczywiście w cudzysłowiu. Nie temu służy ten film, mam nadzieję, że znajdziecie coś wśród moich nowych nabytków, co Was zainteresuje i zainteresują Was moje krótkie opisy, bo nie będę się tutaj zagłębiać i zatrzymywać dłużej przy poszczególnych zapachach. I może też się skusicie na coś, bo moim zdaniem te nabytki, które tutaj mam przed sobą, są dość interesujące, różnorodne, w różnych cenach, od takich niezbyt drogich do naprawdę już droższych rzeczy. Nie przedłużając, chciałabym zacząć od Yves Rocher. W Yves Rocher bywam regularnie. Sprawdzam te zapachy, ale często, gęsto mój cebulowy instynkt każe mi nie kupować, ponieważ te ceny w Yves Rocher w ogóle ostatnio czasami są po prostu zbyt wysokie, ale była promocja i nie mogłam nie skorzystać. Już tym razem nie mogłam, bo długo chodziłam wokół tego zapachu Mon Evidence. Tutaj mam kartonik jeszcze z folią, a sam flakon wygląda tak. Klasyczny, taki prostokątny, z drewnianym korkiem. No, czyż nie jest uroczy? Iście wiosenny. To jest zapach taki słodki, dziewczęcy, z różą, z cytrusami, z owocami. Tutaj znajdziemy gruszkę, brzoskwinię, dodatkowo paczulę oraz wanilię. Ale obecność tych słodkich nut nie sprawia, że jest to zapach ciężki, jakiś ulepny. Nie. On jest bardziej owocowy, powiedziałabym, niż kwiatowy, zdecydowanie. Chociaż róża, brzoskwinia i gruszka według mnie w tym zapachu wiodą pierwsze skrzypce, a obecność cytrusów odświeża całość kompozycji. Przeuroczy flakon, sobie go tutaj odkorkuję jeszcze troszeczkę, żeby sprawdzić, przypomnieć sobie. Kojarzą mi się z karmelkami, cukierki karmelki, takie jak kiedyś były, takie mleczne, nie te takie, wiecie, przeźroczyste, owocowe, tylko takie mleczne. To tak pachnie według mnie i naprawdę przeuroczy, wart przynajmniej sprawdzenia zapach. Następny zapach, chyba też z Yves Rocher, tak, tutaj też go teraz wymienię. No tak, jest otwarty flakonik, wybaczcie, niezbyt to się prezentuje, ale to nie najważniejsze. Oui à l'amour. I to już jest słodszy kaliber. Ten zapach w ogóle trochę mi przypomina Amor Amor. Podobny wydźwięk tych zapachów, jest coś wspólnego w Amor Amor i w tym zapachu. Tutaj jest dzięgiel, róża, bubtonka oraz cedr. Te nuty drzewne jak najbardziej są wyczuwalne. Czerwona, bujna róża, taka aksamitna, rozwinięta też. Tą tonkę też można wyczuć. To już jest zapach zdecydowanie słodszy od poprzednika, bardziej wieczorowy, trochę cięższy i z bardziej właśnie wyczuwalną nutą róży, zdecydowanie. Tutaj ona się wysuwa na plan pierwszy razem z wanilią, tak bym to powiedziała. Mimo że teoretycznie nie ma jej w składzie. Natomiast ja tutaj wyczuwam różę i wanilię. I to różę taką, no mówię, czerwoną, aksamitną, bujną, taką dojrzałą. Nawet już trochę przekwitniętą. Też wart uwagi zapach. Ciekawy flakon, tutaj taki diamencik. Wyżłobienie w każdym razie dość interesujące. To by był drugi, ostatni z zapachów Yves Rocher. Kolejny na liście, co by tu wybrać? Ok, to jest zapach Narciso Rodriguez. Mam tutaj flakonik i karton. Pure Musc, Eau de Parfum. Ten zapach jest uzależniająco biało-piżmowy. Ktoś mi kiedyś w komentarzu polecił go jako perfumę do przetestowania, bo wspominałam, że bardzo lubię białe piżmo. I tutaj to białe piżmo jest po prostu anielskie, niesamowite. Ten zapach jest tak niewinny, tak delikatny, ale jednocześnie zmysłowy i cielesny. Jest jak po prostu taka czysta skóra po kąpieli, jeszcze lekko rozgrzana i nakremowana delikatnym balsamem do ciała. Jest w tym zapachu świeżość. W ogóle wąchając go, rozpylając, pierwsze wrażenie jest takie, że ulatnia się z niego coś jak mentol, trochę jak olejek kamforowy na przeziębienia, ale nie zrozumcie mnie źle, to nie jest złe. To unosi całość kompozycji, to dodaje świeżości i energii tej kompozycji. Ona nie jest taka, wiecie, jednostajna do końca, nie jest nudnym białym piżmem. Jest to zapach mydlany, ale nie nudny. Ma bardzo dobre parametry, widać tutaj jakość. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego zapachu i bardzo go lubię mieszać, jak już wspomniałam chyba w jednym z ostatnich moich filmów, z różnymi innymi zapachami, na przykład z różą, z piwonią. To jest po prostu bajka. Spróbujcie sobie, nie wiem, może zdobyć chociaż próbkę tego zapachu i spróbować właśnie pomieszać z jakimś innym kwiatowym zapachem. Taka mieszanka może być świetnym rozwiązaniem na lato albo na wiosnę. Niesamowite, naprawdę niesamowite wrażenia. Także Pure Musc Narciso Rodriguez, a w zapachu znajdziemy piżmo, kwiaty, drewno kaszmirowe i tak jak mówię, no nie ma tego w składzie, ale ja wyczuwam coś co jest trochę miętą, trochę mentolem, trochę eukaliptusem, trochę kamforą. Ciężko mi to określić. Nie jest to zapach jednoznaczny, a może to tylko wrażenie po prostu. Także to jest następny mój nabytek, z którego bardzo się cieszę. Zresztą chyba widać po moim rozpromienieniu. Kolejny będzie może N2. Dobra, może ten. Pera Granita, Aqua Allegoria, Guerlain. I za tym zapachem też już chodziłam od długiego czasu, ale zawsze albo pogoda była nie ta, albo w ogóle mój nastrój był nie ten, aż w końcu powiedziałam nie. W tym roku wiosną i latem ten zapach będzie mi towarzyszył i jak bardzo nie żałuję tej decyzji. Ciężko to opisać, naprawdę, bo ten zapach jest cytrusowy. Znajdziemy w nim gruszkę, tak, Pera Granita, mech, białe piżmo, cedr. Jest trochę drzewny, ale głównie właśnie taki, no taki owocowy po prostu, taki cytrusowo-owocowo-gruszkowy, bo ta gruszka to nie jest taka słodka, wiecie, miękka, rozwalająca się. Ta gruszka jest lekko zielona. Tak odbieram ten zapach, taka świeża właśnie, no przeuroczy naprawdę zapach. Mam tutaj 125 ml, bo one są w takich pojemnościach, 75 albo 125 i będę używała z wielką przyjemnością. Kolejnym z serii Aqua Allegoria, który wybrałam, jest Flora Cherrysia. I tutaj jest pięknie podany kwiat wiśni w zestawieniu z różą, z nutami drzewnymi, z białym piżmem też. Zapach jest zdecydowanie, mimo że są te inne nuty niż kwiat wiśni, to ja to głównie ten kwiat wiśni wyczuwam. To jest taki zapach z leitmotivem, z nutą przewodnią zdecydowanie. I on jest wymieniany jako unisex, ale no nie wiem, moja wyobraźnia nie sięga tak daleko, żeby mężczyzna mógł nosić ten zapach. Ale być może pH skóry odpowiednie mogłoby zagrać w ten sposób, że ten zapach nabrałby trochę męskich cech, chociaż w dalszym ciągu ciężko mi to sobie wyobrazić. To jest raczej zapach iście kobiecy, bardzo kobiecy. Ktoś mi tu pisze, później odbiorę wiadomości. Także następny zapach, pewniak na wiosnę. Co tutaj kolejnego by wziąć na tapetę? Myślę, że Donna Karan, Be Tempted. Ja już ten zapach pokazywałam w jednym z moich filmów. Tu są jagody, porzeczka, tu jest lukrecja, tu jest jabłko czerwone, tu jest wanilia, trochę paczuli. To już jest zapach słodziak, to jest zdecydowanie gourmand i niekoniecznie musi się kojarzyć z wiosną, bo to jest raczej taki dla mnie przynajmniej zapach jesienno-zimowy, no gdzieś tam wczesna wiosna być może też. Natomiast jest takie czerwone jabłko, którym Adam był kuszony przez Ewę. To jest zapach słodki, otulający, bardzo ciepły, wręcz taki troszkę gorący. Tą temperaturą zapachu nawiązuje też do Amor Amor Cacharel, chociaż nie są to bliźniacze zapachy, nawet nie do końca podobne. No mają też inne nuty, prawda? Natomiast sam wydźwięk zapachu, temperatura zapachu jest dość podobna. Także Be Tempted, upolowane za bardzo niską cenę, żyć nie umierać. Kolejnym zapachem jest zapach Joy Diora. Pamiętacie, jak go zjechałam bezlitośnie w jednym z moich filmów, chyba testowanie na tapecie to było? Chyba tak. To już było z rok temu. Chodziłam za tym zapachem, chodziłam, aż go wychodziłam. W sensie dostałam po prostu ze współpracy, z czego się bardzo cieszę, bo to jest zapach, który nie musiałby być w mojej kolekcji, który nie jest mi do życia potrzebny, natomiast jest w nim coś takiego niezobowiązującego, dobrego do biura, do pracy. Jest świeży, jest różany, jest kwiatowy, dodatkowo jest tutaj zdecydowanie białe piżmo, trochę cytrusów też bym powiedziała, jakaś delikatna ciężkość, ale nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zapach przytłaczający. Już wersja Intense jest taką bardziej gęstą, zawiesistą wersją. To jest po prostu świeżak, kwiatowy świeżak, różowy, jak sam kolor płynu na to wskazuje. Bardzo noszalny, niedrażniący otoczenia, co jest właśnie dużym plusem w przestrzeni publicznej z tym zapachem. Także Joy Diora, z którym się trochę przeprosiłam. Następnie to, co chciałam pokazać, to taram, taram, taram. Mam tutaj kondomik tak zwany, bo to jest taka osłonka. Sam karton. No i flakon, o którym od zawsze, od początku mówiłam, że jest przepiękny. Ale zawartość mnie nie przekonywała. Zmieniło się to. Zmieniło się to. Miałam kilka bardziej dogłębnych testów i cofam. Znowu muszę się ugryźć w język i cofać. Dzisiaj nim pachnę. Cofnąć to, co powiedziałam też w testowaniu na tapecie, że on ma słabe parametry, że jest nijaki i tak dalej. Nie, on nie jest nijaki. On ma bardzo dobre parametry. Okazuje się właśnie przy bliższym poznaniu. Pierwsze testy bywają mylne, zwodnicze. Białe piżmo przepiękne. Chyba z 2 rodzaje róż są w tym zapachu. Coś pięknego po prostu. Białe piżmo, róża, jakieś drewna w tle. Piwonię tutaj też wyczuwam. To ten zapach ma tyle uroku, tyle elegancki, ale takiej niewymuszonej, takiej romantycznej elegancji. To jest bardzo romantyczny zapach, bardzo kobiecy. Przepięknie się utrzymuje. Popryskałam się nim wieczorem, jak tylko otrzymałam moją flaszkę 100 ml. Popsikałam się wieczorem, a na następny dzień, jak się obudziłam, nadal był wyczuwalny na włosach, na piżamie. Bo często robię tak, że właśnie na wieczór spryskuję sobie nadgarstki, troszkę za uszami i w ten sposób sprawdzam trwałość. Ten zapach zdał ten test. On na początku może się wydawać właśnie nijaki, delikatny, taki transparentny. Ot, był i uciekł, nie ma go. Nie, to jest mylne wrażenie. Tu jest wyczuwalna bardzo dobra jakość składników. To jest Dior, jest tutaj ta nuta z Miss Dior, która jest wspólna dla nich wszystkich. To jest piękne po prostu. To jest piękne. Dobrze, może na razie skończmy te peany. Następnie kolejny zapach, za którym bardzo długo chodziłam. Rose Pompon. Czy ten flakon nie jest przecudny? W ogóle jak przyszedł mi pocztą, to się bałam, że szkło się rozwaliło czy coś, bo to tak pobrzękiwało w paczce. Ja mówię, no nie, już sobie wyobraziłam, po prostu to wszystko rozwalone, wiecie, reklamacje i te sprawy. Nie, nic się takiego nie stało, to po prostu te chwościki cudowne, te kutasiki, wiem, że lubicie, jak to mówię, z takim złotem, no ten korek z napisem Annick Goutal. A zapach w środku przypomina mi trochę Rose Absolue od Yves Rocher. Tutaj też jest wyczuwalna konfitura różana. Słodkość. Ten zapach jest zdecydowanie słodszy od Miss Dior Rose and Roses. To nie jest transparentna, delikatna, świeża, zielono-łodyżkowa różyczka różowa. To już jest róża w kolorze fuksji. Coś jak tutaj dół tego opakowania. To jest róża bardzo żywa, energetyczna, z cytrusami, trochę cytrusów jakby tu wyczuwam, trochę nut drzewnych, jakaś nuta, która brzmi trochę jak, trochę taka mchowa, coś jak mech, coś wilgotnego jest w tym zapachu, ale też coś słodkiego. Przepiękny, po prostu przepiękny. Ja jestem zakochana i bardzo nie żałuję, że jest w mojej kolekcji i raczej nigdy się go nie pozbędę. Kocham róże, a to wydanie róży jest jednym z lepszych, które wąchałam. Kolejny, przedostatni już chyba, patrzę tutaj na te zbiory, przedostatni jest też Mon Guerlain Eau de Parfum, czyli ta pierwsza wersja klasyczna z przepiękną lawendą, z bergamotką, z wanilią, z różą. To jest chyba róża damasceńska, o ile się nie mylę. Przepiękny zapach waniliowo-lawendowy, bo głównie wanilia i lawenda są tutaj w pięknym mariażu, ale to po prostu tak świetlistym, ciepłym, komfortowym, uspokajającym, że można by nazwać ten zapach środkiem uspokajającym we flakonie. Tak na mnie troszeczkę, no troszeczkę, bardzo po prostu. Czasami jak jestem zdenerwowana, zestresowana, to zaaplikuję trochę na nadgarstek i autentycznie ma to dla mnie działanie takie relaksujące, antystresowe. Wiecie, no po prostu lek w butelce dla mnie. Przepiękny. Jesień, zima należą do tego zapachu i bardzo mu sprzyjają. Kolejną odsłoną jest starsza wersja, bo już jest nowa wersja Bloom of Rose Mon Guerlain. I tutaj już na pierwszy akord to są cytrusy. Tu jest dużo więcej cytrusów niż tutaj. Tutaj jest ledwie akcent cytrusów. Tutaj natomiast cytrusy wychodzą bujnie na pierwszy plan i one sprawiają, że kompozycja jest iście wiosenno-letnia, świeża, nie jest taka już słodka, nie jest tak otulająca, jest znacznie świeższa, delikatniejsza i też bardziej różana. Tutaj są dwa rodzaje róż, cytrusy, mniejsza zawartość wanilii zdecydowanie niż w poprzedniku, ale też przepiękna kompozycja i bardzo jestem ciekawa tej nowszej wersji wody perfumowanej, bo pojawiła się woda perfumowana, to jest woda toaletowa, a pojawiła się jeszcze perfumowana i nie wątpię, na pewno będą co najmniej testy. I nie chcę tutaj nic mówić, ale być może też pojawi się ten zapach w mojej kolekcji. No dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje nabytki. Powiedzcie, które z nich znacie, które lubicie, które być może posiadacie w kolekcji, które też są na waszej wishliście, co o nich w ogóle sądzicie. I też jestem właśnie bardzo ciekawa, czy znacie ten zapach i co sądzicie o tym, no w ogóle o tych wszystkich, ale głównie o tych, bo one dla mnie są takimi majstersztykami w tym wszystkim, co ostatnio trafiło w moje rączki. Coś pięknego. Także piszcie proszę w komentarzach, a ja zapraszam już na kolejne filmy. Dziękuję, że ze mną jesteście. Pozdrawiam serdecznie.